Kierowcy, którzy używają Google Maps, zapewne zauważyli już pewną zmianę w nawigacji. Po latach z aplikacji zniknął głos Jarosława Juszkiewicza. Został zastąpiony przez sztuczną inteligencję, Paweł Jędruśk. To już drugie pożegnanie Jarosława Juszkiewicza ze słuchaczami nawigacji. Byłem głosem Google Maps przez 15 lat. Dziękuję wam za miliony kilometrów, które przejechaliśmy razem. I za te wszystkie niezwykłe miejsca, które wspólnie odkrywaliśmy, gdy czasem wyprowadzałem was na manowce. Pierwsze było w 2020 roku, ale po wielu protestach głos dziennikarza z Katowic przywrócono. Teraz ponownie doszło do zmiany. Co ciekawe, zdarzenie zbiegło się w czasie z głośną sprawą dotyczącą krakowskiego radia, w którym mieliśmy usłyszeć dziennikarzy, którzy są wytworami sztucznej inteligencji. Twórcy tego pomysłu, którzy mu przyklasnęli, zapomnieli o bardzo ważnej rzeczy. W radiu. Nie są najważniejsi szefowie, dziennikarze i twórcy tego programu. W radiu najważniejszy jest słuchacz, a tutaj słuchacz jest po prostu oszukiwany. I o ile w przypadku Google Maps do celu zapewne dojedzie, a i news w radiu być może będą prawdziwe, to będzie im brakowało czegoś, czego nie da się stworzyć za pomocą komputera – duszy i emocji.